Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie 2 grudnia i rozpoczynamy drugi vlogmas. Mamy, słuchajcie, dzisiaj już dość późną godzinę, z racji, że jest 14:30, a ja odzywam się po raz pierwszy. Z racji, że mój poranek wyglądał tak, że miałam dzisiaj dwie pierwsze lekcje, to były WOS i później miałam jeszcze HIS, więc tak naprawdę troszkę sobie pospałam na tych lekcjach, zwłaszcza, że wczoraj poszłam spać po drugiej, ale to mniejsza z tym. No i później zebrałam się i od razu pojechałam do ortodonty, z racji, że miałam robione kolejne wyciski, bo jak wiecie lub też nie wiecie, jakiś czas temu, dokładnie jakieś 4 tygodnie temu, założyłam aparat taki nakładkowy. Teraz tych nakładek nie mam, z racji, że idę jeść, ale noszę ogólnie takie aparaty nakładkowe. To są takie nakładki, które zmienia się co tydzień i właśnie przyszła pora na kolejne jakby serię 4 nakładek, więc poszłam na kolejny odcisk i tak byłam u ortodonty. Później jeszcze z mamą pojechałam na pocztę i do sklepu, napisałam kartkówkę z matmy, no i wróciłam do domu i tak mi to minęło, więc tak naprawdę nie miałam kiedy się do Was odezwać. Jeszcze rano się obudziłam, to umyłam sobie włosy, żeby były świeże i słuchajcie, jakiś czas temu robiłam keratynę i zobaczcie na to, czy Wy to widzicie, jakie te włosy są idealne. One nie są wyprostowane ani w tym stylu, a po prostu są takie piękne, lejące się, po prostu super. No, ale co, z racji, że mamy już kolejny odcinek vlogmasa, ja właśnie zaraz muszę dodać pierwszą część, a Rod tutaj siedzi mi pod biurkiem. I słuchajcie, czas otworzyć kalendarze adwentowe. Już się nie mogę doczekać. Jestem ciekawa, co dzisiaj. I słuchajcie, dzisiaj nie otwieramy świeczek i nie otwieramy skarpetek. W ogóle dzisiaj jest mega ładna pogoda, ale nie wiem, czy widać, na dachu mojego sąsiada jest szron, śnieg, mimo to, że jest już na plusie temperatura, a i tak jest ten szron. Także co? Słuchajcie, biorę teraz kalendarze. Dzisiaj może sobie tak otworzymy, będę zmieniać te perspektywy, co nie? Żeby było jakieś urozmaicenie. Idę po kalendarze. Zacznę od tych z jedzeniem i pierwszy to będzie ten taki Kinder, największy chyba jedzeniowy, jaki mam. I szukamy dzisiaj drugiego okienka. I dzisiaj mamy takiego pingwinka. Aro przyszedł do mnie. O, on jest taki jak, też jak Kinder, niespodzianka, jakby taki wypełniony, a w środku pusty, co nie? Wiecie, o co chodzi. Jedziemy teraz z Milką. Powiem wam, że tyle razy już otwierałam te kalendarze, że powinnam znać te okienka na pamięć już w miejscu, w którym mają. I dzisiaj mamy oczywiście motor. Proszę bardzo. Tumblerone, jak zwał. Dwójkę mamy tu. I dzisiaj mamy jakąś taką niebieską i to jest orzechowa. Liter Sport, wczoraj ta czekoladka też była bardzo dobra, także zobaczmy co dzisiaj. Dzisiaj chyba biała czekolada jogurtowa. O, jogurtową też lubię, fajnie. Jogurtowa też jest bardzo dobra. I co, teraz przechodzimy do kalendarzy z kosmetykami. Uwaga, uwaga, otwieram Maybelline. Mam nadzieję, że wszystko ładnie widać. Dwójeczkę mamy tutaj. Uwaga, uwaga, co dzisiaj mamy? Dokładnie to samo, co w zeszłym roku. Ej, jak ten kalendarz będzie cały taki sam jak w zeszłym roku, to będę obrażona trochę. Ale no, mamy primer, z którego ja w zeszłym roku nie skorzystałam, bo nie korzystam z primerów, więc może będzie dla Was do rozdania? Zobaczymy. Możliwe, że będę Wam rozdawać na przykład rzeczy z tego kalendarza, jak będzie się powtarzać. I kalendarz, który mnie ciekawi najbardziej, zobaczmy, co dzisiaj będzie w Rituals. Dwójeczkę mamy tutaj na dole. Uwaga, uwaga. Co my tu mamy? Jakaś pianka. Tak, moi drodzy, mamy dzisiaj piankę pod prysznic, czyli taki jakby żel do kąpieli w piance. Pachnie pięknie. Sprawdzę, co prawda będę musiała pójść umyć ręce, ale sprawdzę. O, shit, troszkę za dużo tego nabrałam. Jak bosko pachnie, ale fajne, fajne. Ja lubię myć takie ręce takimi piankami i tak dalej. O Jezus, pachnie przepięknie. Dobra, idę go zmyć. No i co, a więc to są wszystkie rzeczy, które były w dzisiejszych kalendarzach adwentowych. Mało brakowało i bym zapomniała o największym i najlepszym kalendarzu. Dokładnie tak, moi drodzy, dzisiaj drugi kawałek naszej czekoladkowej tabliczki. I dzisiaj mamy ze skarpetką.
Idę sobie zaraz poczilować z mamą na dole. Także widzimy się później. Ogólnie to, jeżeli oglądaliście pierwszego vlogmasa wczoraj, to wiecie. A jeżeli nie, to koniecznie nadróbcie, bo to ważna sprawa. To wiecie, moi drodzy, że wczoraj jak byłam na zajęciach, to zrobiłam sobie takie jakby zakupy świąteczne, żeby mieć coś fajnego do tych vlogmasów tutaj. Więc teraz stwierdziłam, że zrobię wam haul, tylko przypudruję się trochę, bo ja już jestem po całym dniu. To już mi troszkę zszedł, a chcę na tych vlogach wyglądać jakoś ładnie i fajnie. Także stwierdziłam, że się troszkę przypudruję i pokażę wam teraz te rzeczy, bo kupiłam ich całkiem sporo. I co powiem wam, że za bardzo niską cenę, bo w Sinsay'u, jeśli chodzi o Sinsay'a, to ja nigdy tam nie kupowałam, bo no umówmy się, ciuchy nie mają za dobrej jakości. Też te produkty są no takie średnie, ale naprawdę zaskoczyłam się, bo Sinsay w tym roku przygotował naprawdę dużo rzeczy świątecznych. Także coś wam teraz pokażę, jak wyglądają rzeczy, które kupiłam. Uwaga moi drodzy, wszystko jest w takiej siacie z AD Service, to wcale nie jest żadna reklama, ale jeżeli ktoś by był kiedyś zainteresowany, jeżeli jakiś komputer, laptop, coś wam się kiedyś zepsuje, to możecie tutaj wbijać adservice.com. To jest firma moich rodziców. I co, słuchajcie, będziemy po kolei wyciągać. Pierwsze dwie rzeczy to są rolki do ubrań, takie świąteczne. Nie planowałam ich brać, ale z racji, że nam się ostatnio skończyły, to wzięłam świąteczne, ale pewnie, no w środku pewnie będą białe. No tak też myślałam, że będzie to po prostu biała rolka, że tylko tak fajnie wygląda. Dobra, klei się, myślałam, że się nie klei. No dobra, ale za cenę ile to kosztowało? To kosztowało, moi drodzy, 6 zł. Następną rzeczą, którą tutaj mam, jest, będę wyciągać pierwsze z brzegu, opaska na oczy. Proszę bardzo, coś takiego kosztowało to, będę wam podawać cenę, jakby ktoś by był zainteresowany, 13 zł. Urocze, nie sądzicie? No bardzo ładne. Następnie mamy dwie opaski świąteczne. Jedne to są z takimi reniferkami na sprężynkach i te z reniferkami kosztowało, uwaga, 13 zł również. A ta druga, czyli ten taki reniferek złoty z takim tutaj piórkami kosztowało również 13 zł. No, także wydaje mi się, że bardzo dobra cena jak za dwie takie świąteczne, piękne opaski. Jedziemy dalej. O, to jest po prostu hit. Słuchajcie, to są kolczyki, czapeczki. W ogóle one były też dość tanie, więc stwierdziłam, że też wezmę. 10 zł. No, to też bardzo mało, jak za takie kolczyki. Bardzo fajnie wyglądały, więc stwierdziłam, a dobra, wezmę, żeby coś ciekawego działo się na tych vlogmasach. I tak samo mam też takie z pomponikami. Tutaj widzę, że o, trochę się poplątało, ale o, już jest dobrze. Takie jakby choinki z takimi pomponikami, one chyba były nawet tańsze, bo kosztowały, a nie, też 10 zł. No, no to proszę bardzo, takie dwie pary ślicznych kolczyków. Te mi się bardziej podobają, ale to są takie śmieszne, więc stwierdziłam, dobra, muszę je wziąć. Pierwszym ubraniem jest bluza taka granatowa, ja w ogóle wzięłam w rozmiarze L, bo Sinsay ma strasznie małe te rzeczy. 50 zł kosztowała taka w jakieś pierniczki, w reniferki i w laski świąteczne. Bardzo fajna, ale mimo to, że wzięłam L-kę, to ona i tak jest fest krótka. Więc chyba to był jakiś crop top. I kolejne rzeczy to... Pierwsza to jest piżamka. W ogóle zobaczcie, jaka śliczna. Mi się marzy w ogóle pościel w taką kratę, jak tutaj jest. Co prawda, o Jezu, będą mi na 100% spadać te shorty, ale no trudno, to tylko piżama, więc w sumie mogą mi spadać. Ale zobaczcie, jakie ślicznie są wykończone te shorty. One mają taką złotą przepasaną nitkę i wygląda to prześlicznie. No i są w taką kratę, a koszulka jest z napisem Good Night. Bardzo ładna. Ja ogólnie 3/4 piżam mam z Sinsay'a, bo one nie są drogie, bo kosztują 40 zł, a mają naprawdę fajne piżamy, jeśli chodzi. To bardzo fajne ma Sinsay. I proszę bardzo, ostatnia rzecz to również piżama, również świąteczna i z myszką Miki, taką owiniętą w lampki. You warm up my heart. I dół taki śliczny w takie serduszka. Ja mam size S obydwóch piżam i te kosztowało również, a nie, te kosztowało 50 zł. Czyli ta była droższa o 10 zł, pewnie dlatego, że z Disneya. I to chyba już wszystko. Tak, moi drodzy, to wszystko i za wszystkie te zakupy, co jest no dość sporo rzeczy, jak widać, to zapłaciłam 210 zł. Także wydaje mi się, że spoko cena. Już ostatnią rzeczą, którą tutaj mam, to tym razem z House'a. Bardzo fajna świąteczna bluza, zobaczcie, też wzięłam sobie dużą, żeby była. Chyba S-kę albo M-kę, czekajcie, zobaczmy. S-kę, ale ona to jest ogólnie sukienka. Ja ją będę nosić jako bluza, ale ja chciałam taką specjalnie większą, żeby była jako sukienka, jako bluza, a nie sukienka.
No i z takim reniferkiem, a w środku ma taki milutki materiał. No zobaczcie sami, mega milutkie. I jest właśnie z House'a za 109 zł. 110 zł. No, także taki haul zakupowy świąteczny. Dajcie znać, czy takie coś Wam się podobało. A więc teraz plany są takie, że jadę na korepetycję z matmy. Dzisiaj powiem, że jakoś się dużo mniej dzieje. Wczoraj miałam wrażenie, że był tydzień taki intensywny, a dzisiaj jest taki jeszcze jak wrócę do domu, to muszę odkurzyć w pokoju, bo no wiecie, jak ma się jednak zwierzę w pokoju, to trzeba częściej odkurzać niż rzadziej. I co? I myślę, że sobie jeszcze coś porobimy fajnego. Nie wiem, może obejrzymy jakiś film albo serial. Zaczęłam oglądać bardzo fajny serial, a właściwie to dokument. Gdzie jest mój podręcznik z matmy? O, jest. There you are. Jest to dokument o O.J. Simpsonie. Został mi polecony przez w ogóle Kubę Pateckiego. Także fajna sprawa i powiem wam, że naprawdę się wciągnęłam. Naprawdę się wciągnęłam. Ani tutaj nie byłam przekonana do dokumentów. A teraz jest całkiem spoczko, także oglądam sobie. Jadę na korki z matmy. I właśnie jak wrócę, to pewnie odkurzę w pokoju i w ogóle i posprzątam i będziemy oglądać sobie serial. Także co? Ja zawijam i widzimy się po korepetycjach. Hejka moi drodzy, wróciłam właśnie z korepetycji i muszę wam coś powiedzieć, o czym to było troszkę takie nieplanowane, spontaniczne i tak naprawdę wymyślałam to kilka godzin temu i od razu starałam się zrealizować, żeby jakby ten vlogmas był najlepszy. Mam tutaj kalendarz adwentowy z Maybelline i mam tutaj dwa produkty, które do tej pory były w tym kalendarzu. I one były całkowicie, jakby wiecie, nieotwarte, nieużyte i w ogóle. Także one z powrotem wracają na swoje miejsce. Z racji, że oglądałam sobie ten kalendarz i ja miałam w zeszłym roku identyczny kalendarz, tylko że edycję 2019. No i pech tak chciał, że jak kupowałam ten kalendarz, no to nie sprawdziłam, że są to dokładnie te same kosmetyki, co były w zeszłym roku. Jedynie różnią się kolejnością, ewentualnie kolorem, ale ogólnie są, no, identyczne. Więc stwierdziłam, że to może być trochę nudne i to by było takie średnie, gdybym otwierała drugi raz z rzędu ten sam kalendarz. Dlatego ten kalendarz idzie do mojej koleżanki. Kaliny, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Moi dziedzice, jak ja byłam na korepetycjach, podjechali szybko do najbliższego centrum handlowego, jakie mamy tutaj w okolicy, aż gryzie ten kalendarz, tak się nie może doczekać otwierania, i kupili troszkę droższy, troszkę z wyższej półki cenowej kalendarz seforowski. No i co, i stwierdziłam, że w takim razie przechodzimy sobie jeszcze do otwierania tego, tych dwóch okienek, bo mamy do nadrobienia. Jedno z wczoraj i jedno z dzisiaj. Otwieramy ten kalendarz. One jest na takie jakby wysuwane okienka. I pierwsze, co tutaj mamy, to jest tu jakiś serum z witaminą C i E. Prezentuje się to tak, ja będę to testować, zobaczymy jak to mi się sprawdzi. Póki co prezentuje się to właśnie w ten sposób. I teraz czas na drugie okienko. Mamy tutaj firmę Natasha Denona. Ja znam tą firmę ze Stanów. Mamy tutaj taki... O, widać, widzicie siebie tutaj. Ale mamy tutaj taki piękny rozświetlacz. No jest przepiękny. O, chyba teraz perfekcyjnie widać. No... Jest niezły, słuchajcie. Więc mam nadzieję, że taki pomysł Wam się spodobał, że wymieniłam kalendarz zeszłoroczny na nowy. Także dajcie znać, co sądzicie po prostu o tym pomyśle. Ale mam nadzieję, że Karinka się ucieszy, bo wydaje mi się, że jak gadałam wcześniej kiedyś z Kariną o tym, to ona mówiła, że nigdy nie miała żadnego kalendarza takiego, że może jakiś tam chyba z czekoladkami czy coś takiego, ale takiego, wiecie, jakiegoś takiego innego niż słodycze, to nigdy nie miała, więc w sumie fajnie zrobić jej taki prezencik. Mam, słuchajcie, taką fajną kawę ze Starbucksa. Kupiłam ją w Lidlu i jest to edycja świąteczna. Wygląda tak i jest dostępna właśnie w Lidlu. Ja się właśnie zabieram za montaż vlogmasa i potem się wykąpię. Okej, moi drodzy, a więc ja właśnie skończyłam montować część vlogmasa do tej pory, do której to oglądacie. I teraz biorę moją new pijamę.
i idę się kąpać, bo już jest dość późno i ostatnio się mega kąpię często tak późno i potem budzę cały dom i idę się kąpać. Powiem wam, że miałam dzisiaj się położyć wcześniej, miałam się położyć o 23 najpóźniej, bo wczoraj poszłam spać o 3 i byłam na siebie zła, że tak długo siedzę, bo się nie wyspałam. A oczywiście jest 23 i ja nadal nie leżę w łóżku, gaszę. Voilà. Okej, moi drodzy, a więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego vlogmasa. Dajcie znać, czy ten vlogmas wam się podobał. I co, ja kończę montować ten odcinek. Jutro zabieram się oczywiście za nowy. Ja się z wami żegnam i się widzimy już jutro. Pa, pa!